Cześć, tu Ernest! Sezon 4 wystartował pełną parą, a to oznacza, że w grze zaszło mnóstwo zmian. W tym filmiku rzucimy okiem na wszystkie zmiany w temacie broni i przedmiotów. I nie tylko. Zaczynajmy! Zaczynając od wyspy startowej, została ona zastąpiona przez ogromny helikarier agencji Tarcza. Znajdziemy tu oczywiście ich bazę, ale co najważniejsze, Queen Jetty. Queen Jetty startują z nami wraz z busem bojowym. Co każdy mecz w czterech różnych miejscach są wystrzelane niebieskie flary, które oznaczają miejsce do lądowania dla Queen Jetów. Na terenie lądowisk Queen Jetów rozstawione są oddziały robotów Tonego Starka, które atakują nas w momencie, gdy nas zobaczą. No i warto je zlikwidować. Zanim jednak robota dobijecie, możecie zdecydować się na zhakowanie go. Tym sposobem da się go przeprogramować tak, aby walczył po naszej stronie. Możemy zhakować do trzech robotów na raz, a gdy ktoś nas wyeliminuje, to roboty też znikają z pola bitwy. Niestety są one ograniczone do poruszania się na własnych nogach i mają tylko 50 punktów zdrowia. Po zhakowaniu normalnie mają ze 150. Celnością też nie grzeszą, ale roboty mają swojego asa w rękawie. Wyjątkowy karabin Tonego Starka. To nowa broń. Występuje ona w klasach niebieskiej, fioletowej i złotej. I wiedząc jak potężna ona jest, nie dziwię się, że roboty dostały takiego słabego aima. Na dzień dzisiejszy nowe karabiny można zdobyć tylko i wyłącznie po zlikwidowaniu robota albo drona Tonego Starka. Mimo tego, że mieści tylko 15 nabojów średniej amunicji i nie grzeszy szybkostrzelnością, to jest to potężna broń z uwagi na jej celność, gdy celujemy i przeogromne obrażenia. Warte uwagi jest to, że ma ona dwa tryby strzelania. Pierwszy to tryb strzelania z biodra. Strzela się w tym trybie szybciej, ale obrażenia i celność wtedy są gorsze. Drugi tryb włącza się podczas celowania. Ta broń, gdy celujemy, zamienia się w niesamowicie celny karabin, który zadaje bardzo dużo punktów obrażeń. Oto jakie dokładnie obrażenia zadaje ta broń w ciało odpowiednio do klas. Mnożnik trafienia w głowę to 1,5, czyli taki sam jak u zwykłych karabinów szturmowych. Tę broń da się też ulepszyć z klasy niebieskiej, którą wyrzucają roboty, na klasę fioletową i złotą. W punktach Queen Jetów znajdziemy też kilka latających dronów, które po zestrzeleniu albo uderzeniu zbierakiem zrzucają cenne przedmioty. Raz może z nich wypaść leczenie i zwykły karabin, a innym razem mityczna supermoc. Do tego w środku Queen Jetu zawsze stoi skrzynka agencji Tarcza, a w niej przeróżne przydatne przedmioty. Doktor Doom przejął cały przyjemny park, to teraz domena Dooma. Wszystkie domki w tej miejscówce są pod kontrolą skanerów, kamer i zakapturzonych pomagierów, którzy dzierżą LKM-y i strzelby bojowe. Nawet wejścia bez drzwi mają skaner. Doktor Doom jest tutaj bossem. Raz pojawia się on w swojej mrocznej chacie na północnej części tej miejscówki, a innym razem może patrolować w podziemnej bazie pod boiskiem, które zostało otwarte tak samo jak w drugim sezonie. Po zlikwidowaniu Doktora Dooma otrzymamy karty do jego sejfu, w którym to ze specjalnych skrzynek wypadają kombaty, karabiny szturmowe i snajperki. To nie wszystko. Doktor Doom w swoim ekwipunku trzyma też dwie mityczne supermoce. Pierwsze z nich to jego tajemne rękawice. Są one wyposażone w dwa specjalne ruchy. Jeden to atak wybuchającymi pociskami, które zadają 35 punktów obrażeń, a drugi ruch to superskok, którym można doskoczyć gdzieś, gdzie normalnie to jest niemożliwe, albo uratować siebie od upadku z wysokości. Druga mityczna supermoc Doktora Dooma to mistyczna bomba. To ogromna kula zielonej energii, którą da się rzucić. Po wybuchu zadaje ona aż 60 punktów obrażeń i podpala pobliskie struktury. Minusem tej supermocy jest to, że co każdy rzut przez chwilkę ta kula się ładuje, a sam rzut nie ma zbyt wielkiego zasięgu. Zaletą tych supermocy jest to, że wybuch, który one powodują, nie zadaje nam obrażeń. Zanim przejdziemy dalej, to oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie, że używacie mojego kodu i subujecie mój kanał. Jest już nas ponad 500 000. I tak, niedługo będzie pewien specjal. Ale na razie jeszcze nie mówię, o czym on będzie dokładnie. Tak jak mówiłem, w dronach Tonego Starka można też znaleźć supermoce. Na dzień dzisiejszy dwie. Pierwsza z nich to supermoc Groota. Jego supermoc polega na tym, że możemy zamienić się w kulę, która nas chroni i leczy. I jak widać, jedzie. Tak jak inne supermoce, zajmuje oddzielne miejsce w ekwipunku. Supermoce Fortnite to takie żetony z supermocami. Poza tym na wyspie z dronów wypada też deska srebrnego surfera. Jego supermoc polega na tym, że możemy wystrzelić się wysoko w powietrze i otworzyć lotnię w formie jego deski. To taki przenośny launchpad. Dzięki tej supermocy można uciec od burzy, szybko się gdzieś przemieścić, coś zniszczyć. Jak już mówiłem, tym można uciekać od burzy albo uratować się od upadku. No, to taki przenośny launchpad, którego można używać dowoli co 25 sekund.
Swoją drogą to dzięki wyciekom wiemy, że srebrny surfer zawita do sklepu jako skin z całym zestawem. Jego deska będzie lotnią. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest też nowy pakiet startowy, który widać teraz na ekranie. Nowy pakiet startowy będzie kosztować 16 zł, a w nim znajdziemy ubiór, plecak, zbierak i 600 fodolców. Nie znamy jeszcze dokładnej daty jego wyjścia. To, co wam teraz przedstawiłem, to naprawdę dopiero szczyt góry lodowej, jaką jest ten sezon. Teraz rzućmy okiem na zmiany w balansie rozgrywki. Poza nowymi supermocami na pole bitwy zawitało z powrotem kilka starych broni. Twórcy gry jak co sezon przetasowali pulę broni, co oznacza, że niektóre trafiły do skarbca, czyli zostały usunięte z klasycznych trybów. Usunięte zostały następujące przedmioty. Mityczne bronie z trzeciego sezonu, wabiki, wyrzutnie flar, pistolety w klasach fioletowej i złotej, śmierć bomby, sztucery, wektory, PM bez tłumika, launchpady i taktyczne strzelby. Odejście taktycznych strzelb mnie zaskoczyło. Po niemalże 3 latach zostały w końcu usunięte z klasycznych trybów gry. Ale przypuszczam, że w jednym z przyszłych sezonów wrócą do gry. Usunięcie launchpadów było na początku też zaskoczeniem, ale biorąc pod uwagę to, ile mamy przedmiotów w grze do szybkiego poruszania się, w tym auta, to rozumiem tą zmianę. A w temacie dodanych broni i przedmiotów, to w grze znajdziemy teraz z powrotem bandażownice, karabiny szturmowe z lunetą, rewolwery w klasach filetowych i złotych, taktyczne pistolety maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, boogie bomby, odbijacze, granaty uderzeniowe i portaforty. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują następujące rzeczy. Odbijacze. Wróciły one po długiej przerwie i tak jak kiedyś, są one przydatne, gdy uciekamy przed burzą, ale również gdy chcemy kogoś dojechać albo szybko zejść na dół. Boogie bomby też były na tymczasowej, niekrótkiej emeryturze. Po wybuchu boogie bomby gracze w pobliżu zaczynają tańczyć na kilka sekund albo do momentu otrzymania obrażeń. Są one bardzo przydatne, jeśli chcecie kogoś zapułapkować albo wyrzucić z pojazdu. To bardzo przydatne. Portafort to przedmiot, którego powrót mnie szczerze bardzo zaskoczył. Byłem przekonany, że już raczej nie wróci do gry, a jednak wrócił, no i po rzuceniu stawia w ciągu sekundy ogromną wieżę. Nie mogę też nie wspomnieć o pompach. Co ciekawe, ładowane pompy nie zostały usunięte. Dalej występują ramię w ramię ze starymi pompami i obie pompy można na przemian przerabiać w warsztatach. O tym warto pamiętać. Kompletnie nowym przedmiotem na polu bitwy są pułapki zapalające, które mogą kojarzyć gracze z ratowania świata. Pułapka zapalająca trafionemu graczowi zadaje 50 punktów obrażeń, ale mimo tego, że zieje ogniem, nie podpala budowli, co mnie zdziwiło. Dodam też, że ta pułapka się nie odpala, jeśli przed nią stoi piramidka lub rampa. Wędka za to doczekała się nowej, ulepszonej, profesjonalnej wersji. Ulepszoną wędkę w niebieskiej jakości można znaleźć, albo zdobyć ją, ulepszając szarą wędkę, w warsztacie do ulepszania. Dzięki niej można łatwiej złowić przedmioty o wysokiej klasie rzadkości i wyjątkowe rybki. Jak już o ulepszonej wędce mowa, to możemy poruszyć temat nowego systemu łowienia. Gdy otworzycie mapę w grze, to w lewym górnym rogu można wybrać zakładkę z waszą kolekcją rybek. Zapisują się tutaj wasze wszystkie wyłowione rybki wraz z ich rekordową wielkością. Im więcej centymetrów długości ma wasza rybka, tym lepiej. Wasze wędkarskie osiągnięcia są porównywane z graczami z listy znajomych. Zaznaczona jest też rzadkość danej rybki. Ta zakładka weszła do gry wraz z 39 nowymi rybkami. W grze jest teraz 7 podstawowych rodzajów rybek. Oto nowe rybki. Termiczna rybka jest w legendarnej klasie rzadkości i po zjedzeniu daje nam termowizję na kilkadziesiąt sekund. Termowizja podkreśla wszystkich graczy białym kolorem, a reszta świata jest o wiele ciemniejsza dla kontrastu. Z wyjątkiem nieba, niebo jest bardzo jasne. Hop rybka daje nam niską grawitację, dzięki której skaczemy wyżej oraz nie otrzymujemy punktów obrażeń do upadku, też na kilkadziesiąt sekund. Rybka chili po zjedzeniu daje nam turbo na kilkadziesiąt sekund, tak samo jak papryczki. Osłona rybka za to daje nam 50 punktów osłony. I to tylko osłony. Jest jeszcze meduza, która działa podobnie do zgrzewek. Po użyciu jej wybucha ona siorbem, który leczy 25 punktów zdrowia i osłony graczem w pobliżu. Reszta rybek to klasyczne rybki, które działają tak samo bez zmian. Teraz uwaga, każda rybka ma kilka zabarwień. Klasyczna pomarańczowa rybka na przykład może wypaść w tęczowym zabarwieniu. I to się tyczy każdego rodzaju. Każda ma kilka zabarwień i kamuflaży. Niektóre można wyłowić tylko w dzień, a niektóre tylko w nocy. Niektóre da się wyłowić zwykłą wędką, a niektóre tylko przy użyciu ulepszonej wędki. Niektóre występują wszędzie, a niektóre tylko w górzystych terenach.
Tutaj mała uwaga. Rybki mają kamuflaże, ale działają tak samo, czyli na przykład nocna sierborybka leci tak samo jak klasyczna sierborybka. Co ciekawe, jeśli się nie mylę, to z punktów do łowienia wypadają teraz o wiele lepsze przedmioty po zniszczeniu ich materiałami wybuchowymi. Pamiętam, że kiedyś po wybuchu punktu do łowienia wypadały z niego same śmiecie. A teraz? Nie jestem jednak pewien, czy ta zmiana zaszła w tym sezonie. Mango wstawił na swojego Twittera pomocną mapkę, na której zaznaczył, gdzie można złowić jakie rybki. Niektóre mają ikonę księżyca, który oznacza, że da się je złowić tylko w nocy. Rybki oznaczone żółtym kołem można złowić tylko ulepszoną wędką. Co ciekawe, jedną z tych rybek do wyłowienia, a dokładniej rybką numer 1 na liście, jest podobno rybka Midasa. Tej rybki w grze jeszcze nie ma, co oznacza, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie da się uzupełnić kolekcji rybek do pełna. Dalej w temacie przedmiotów to skrzynie nie pojawiają się już za każdym razem w wyznaczonych lokacjach. Na start drugiego rozdziału zaszła według mnie bardzo dobra zmiana. Każda skrzynka pojawiała się za każdym razem w wyznaczonych lokacjach, a na start czwartego obecnego sezonu to zostało cofnięte i skrzynki nie zawsze pojawiają się tam, gdzie mogą się pojawić. A szkoda, bo bardzo mi się podobała tamta zmiana. Teraz żadna lokacja, gdzie było dużo skrzynek i żaden dach nie są pewniakiem. I to w sumie tyle z tych najważniejszych nowości, które już są w grze. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym i w kolejnych filmikach. I przepraszam za opóźnienie w filmikach. Musiałem się zająć pewną prywatną sprawą, ale już jest w porządku. Pa!